są stragany, więc ja jestem zadowolona. Człowiek stragan jest content. Na pewno nie omieszkam zwiedzić tych straganów. Te stragany? No nieważne, wiecie o co chodzi. Potem jak o 6 być już znowu, to 18 karama już bez energii. No tak, no nie wstawałabym tak sporo świt. Ale tak troszkę. Docieramy sobie już do hotelu i bardzo zadowolona jestem, bo udało nam się dotrzeć komunikacją jakby miejską. Chyba, nie tylko, ale tak czy inaczej autobusami po prostu. Nie musieliśmy korzystać z drogiej i awaryjnej opcji Ubera. Więc fajnie, całkiem dobrze to jest to tutaj zorganizowane w tej Wenecji. W sensie idzie znaleźć te informacje w necie, w Google'ach i tak dalej, czym i gdzie, jak się dostać, bo mieszkamy troszeczkę na uboku, nie wzięliśmy hotelu w samym centrum, gdyż iż ceny były absolutnie kosmiczne. No a wiadomo, im taniej, tym lepiej. No może nie aż tak, ale no nie chcieliśmy aż takich pieniędzy wydawać, bo to naprawdę w tym samym centrum w Wenecji to kosmos, jeśli chodzi o ceny, więc jesteśmy troszkę na uboczu, ale udało nam się bez większych problemów tutaj dotrzeć. Wiadomo, trzeba być skupionym i skoncentrowanym, co się robi, gdzie się jedzie, gdzie się wysiada i tak dalej, ale spoko, da się to ogarnąć. Zajadamy pierwsze cikietki, czyli takie weneckie bułeczki, które podają w takich weneckich knajpeczkach, które się nazywają bakari czy bakaro. Thank you.
Przyszliśmy sobie właśnie do knajpki, tutaj jest chyba nawet napisane Itre Mercanti, bo była polecona w jednym artykule, który znalazłam gdzieś w necie, gdzie jest w Wenecji. I dają tutaj tiramisu, podobno najlepsze. Teraz już wiem, że nie podobno, tylko jest naprawdę wybitne. Ja mam pistacjowe, a mamy też jeszcze tradycyjne. Myślę, że się tutaj jeszcze wrócimy jutro, bo ja czegoś takiego jeszcze nie jadłam, nie? To jest po prostu złoto samo w sobie i coś pysznego, pyszny deser. A ty już zjadłeś? I masz tam buzię brudną z tego kakao. Może jeszcze jeden na pół? Nie. Thank you.
Mocne. Dobre. Jesteśmy sobie już w Wenecji. Musimy się gdzieś o 12 zbierać już na lotnisko, natomiast teraz jest 9, więc fajnie. 9 jest. Chcemy sobie coś zjeść, skoczyć jeszcze raz na tiramisu, bo ja bez zjedzenia tego tiramisu stąd nie wylatuję. I co? I fajnie jest, bo jest bardzo mało ludzi. O, jak pięknie. O, jak ładnie. Dobry gluten. A ty myślisz, że jesteś czysty? Dobra. Galik pyszniutki podjadłam. I w ogóle nie taki tłusty jak u nas w Polsce, tylko taki puszysty i mięciutki. No i ta czekolada w środku to niam. Fiu. Thank you.
wrócili na tiramisu. Bo ja nie wyjadę stąd bez zjedzenia drugi raz tego tiramisu. Mega dobre. Makaronie. A ty nie chciałeś tu wrócić, widzisz?